Paczekiwariat, ty. Aż normalnie muszę wziąć telefon, że mam pokazać, jaki jest wielki. Skurczyły jak pół telefonu. Patrzcie na to, ty. I oni do mnie, człowieku, Nikaragua, ty. I słuchajcie, najgorsze wyobrażenia w głowie. Moi drodzy, witam serdecznie. Właśnie Bartek bez planu uratował mi dupę, mówiąc mi, że nie wolno wwieźć do Nikaragui, słuchajcie, drona, tak więc zostawiam go i najprawdopodobniej ktoś z moich znajomych go odbierze lub zostanie wysłany do Piotrka pocztą do niego w Perez. Tak więc jeszcze raz Bartas, turbo dzięki za tą informację, bo nie wiedziałem, ile się pakować. Moi drodzy, spakowany. Widzimy się o godzinie 6:40. Siemano. Tak jak mówiłem, lecimy. Okazało się, że mojego ziomka mieszka tutaj w Monteverde i za tydzień jedzie do San Jose, więc przekazałem mu drona i plecak lżejszy, grubo 2 kilo. Powiem wam, że nie mogłem spać. Nie wiem dlaczego, byłem już taki dziwnie mocno rozbudzony. Się kręciłem, najpierw wstałem o 1:00, później o 4:00, o 5:00. Trudno. Dzisiaj będzie przygoda w tych autobusach. Trasa powinna wyglądać następująco. Stąd jednym autobusem do drogi głównej. Z drogi głównej autobusem do Liberii. Z Liberii autobusem do granicy. Z granicy autobusem chyba do miejscowości Rivas i później z miejscowości Rivas jeszcze jednym autobusem do miejscowości, przepraszam, San Juan de coś tam, de Norte czy del Sur, del Sur chyba. No tak więc kolorowo, miejmy nadzieję po prostu, że dotrę tam przed zmrokiem. Bilet kupiony, jeszcze 15 minut i opuszczamy Monteverde. Nie wiem dlaczego, ale stresowałem się, jakbym pierwszy raz w ogóle gdziekolwiek jechał. Naprawdę dziwne uczucie, bo od dawna nie miałem takiego uczucia, wiecie, że coś mnie stresuje. Tak więc, no nic, poczekamy. Mówię, dzisiaj 5 autobusów najprawdopodobniej, tak więc będzie wesoło. No i przekraczanie granicy, to jest z reguły rzeczą najbardziej wesołą. No jedziemy takim trochę szkolnym autobusem. Powiedział. No troszkę skomplikowana jest ta droga dzisiaj, ale oby po prostu przed zachodem słońca dojechać. Jesteśmy już na dole, jest turbo gorąco. Powiem wam, że się klimat zmienia bardzo szybko z gór. Jesteśmy już na drodze głównej i wszyscy gringo wysiedli. No i co, teraz trzeba zapłać kolejny autobus, który jedzie w stronę Liberii. Tak więc trzymajcie kciuki, miejmy nadzieję, że sprawnie pójdzie. Słuchajcie, poszło bardzo sprawnie, dosłownie 3 minuty poczekałem, już podjechał autobus, jestem mega zadowolony, bo myślałem, że mniej więcej około godziny 10 będę jechał autobusem w stronę Liberii, że będę musiał z godzinę czekać, a tutaj na szczęście 3 minuty, więc jest przed godziną 9, bardzo dobry czas, 8:52, autobus numer 2.
bo wysiadam już, czekam na autobus, w sumie już podjechał, który jedzie pod granicę, tak więc cieszy mnie to, że wszystko poszło szybko, sprawnie. No i moi drodzy, jedziemy. Dojeżdżamy już do granicy, jakieś 1 km. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko było bez problemu, bez jakichś dziwnych pytań na granicy. I wszystko wam oczywiście powiem, jak tylko przekroczymy granicę. Zostałem cofnięty, bo czegoś nie zapłaciłem. Jakieś 8 dolarów, żeby wyjechać z Kostaryki. Nie słyszałem czegoś takiego jeszcze. Nic, idziemy. No i dobra, obok imigracyjnego znajduje się taki domek. Tutaj się płaci 8 dolarów podatku za wyjście z kraju. I podobno jeszcze w Nikaragua chyba trzeba zapłacić. Wydaje mi się, z tego co mówił mi Capelluto, 13. Tak więc pierwszy papier gotowy. Pytali już mnie o wariatuncza, ale nie zdążyłem pokazać, no bo nie miałem zapłaconego podatku. Tak więc, aż mi, słuchajcie, głowa z głodu boli, bo dzisiaj na jednym bananie jestem, ale za jakieś, myślę, 2 godziny powinienem być na miejscu. Czas rewelacyjny. Nie spodziewałem się, oby dalej nie było problemów. No dobra, część Kostaryki zaliczona, teraz pora na Nikaragłę. Podobno mocno trzepią. Siemano, witamy serdecznie, słuchajcie, w Nikaragui. 70 chyba 9 kraj. Niebywałe, ale my przemauglowali. Zaraz wam powiem, co się wydarzyło. Tylko dojdę wymienić jakieś pieniądze i wezmę jakąś chociaż bułkę do ręki, bo na razie chyba zesram z głodu. No jestem już za granicą i widać, że jest ciut biedniej, bardzo dużo takich blaszanych domków, których nie było widać w Kostaryce. Dodatkowo mnóstwo street foodu, raczej będzie taniej, bym powiedział, zdecydowanie taniej. Mam pojechać dowolnym busem, bo wszystko jedzie w tą stronę. Już wam mówię, co się wydarzyło na granicy. Patrz, jakie busiki takie jak były w Gwatemali. Chicken busy przerobione ze szkolnych. Tutaj również. Zobaczcie. Elo, pierwszy dzień, słuchajcie, ale się jaram. Managua. Pięknie. Wyszedłem z 4. autobusu dzisiaj. Jeszcze tylko jeden, moi drodzy. 5. Muszę dojechać do miejscowości San Juan del Sur. Jestem w miejscowości Virgen. A więc najpierw zapytano mnie o powód wizyty, czy mam znajomych, co będę robił. Typowe pytania, jak długo będę. Teoretycznie miałem bilet wylotowy, ale czyli bilet. I to się zamieszałem, powiedziałem im, że będę wyjeżdżał lądem znowu do Kostaryki. Zapisali to wszystko. Mówię, jak długo będę, ile mam gotówki, ile mam na karcie. Pytania. Powiedziałem, że za 10 dni wyjeżdżam do Kostaryki, mam tyle pieniędzy. Wszystko ok. Nagle pani poszła, za chwilę wraca. Ej, patrzcie na to. Siemano, mordo. Co tam? No i pani wraca z moim paszportem i mówi: a, widzę, że byłeś w Afryce. Ładnie było. I on mówi: w Nikaragua pewnie będzie ładniej. Za chwilę mówi: a masz kanał na YouTubie? I tutaj już nie mogłem kłamać. Tak więc powiedziałem im, że mam kanał na YouTubie, że podróżuję, pracuję na budowie. Takie normalne rzeczy, ale mówię, mocno mnie wytrzepali, w sensie sprawdzili wszystko o mnie, bo najprawdopodobniej sprawdzili, że mam YouTube'a. Nie zdziwię się, jak sprawdzili Instagrama i wszystkie social media. No i na koniec pani z okienka obok powiedziała, że
Muszę na chwilę tam podejść już z innego okienka imigracyjnego, żebym przetłumaczył je dla gościa, który tam przyszedł, bo on nie gadał nic po hiszpańsku, ona nic po angielsku. Tak więc, że tak powiem, odgrywałem rolę w tłumaczeniu na kontroli, ale wszystko ok. Ze mną, słuchajcie, przetrzepali, mówię, mi dość solidnie plecach, sprawdzili go na taśmie, tak więc jestem już, słuchajcie, oficjalnie w Nicaragua. Trochę mieć mi łeb przez to, że najprawdopodobniej nic się nie jadłem i mało piłem, ale za jakieś, myślę, 30 minut, 40 powinienem być na miejscu, jak będzie jakiś autobus. A i jeszcze sprawdzili moją rezerwację hotelową, poprosili o numer i nie wiem, czy poszli zadzwonić, czy taki numer, w sensie, czy faktycznie mam rezerwację, czy nie. Dodatkowo ziomek, który jechał ode mnie z hostelu o godzinie 4 rano, powiedział mi, że nie wpuścili większości osób od niego z autobusu, ponieważ nie byli w stanie zweryfikować ani wariata, ani nie mieli jakichś tam jeszcze potrzebnych dokumentów. Tak więc powiem wam, jestem w szoku, bo ja jechałem sam o godzinie tej 7.30. Widzę, że większość gringo pojechała o godzinie 4.30 z samego rana, no bo tak jak mówiłem, są tylko i wyłącznie dwa autobusy, które jadą na drogę główną z Monteverde. Tak więc najważniejsze, słuchajcie, że już jestem na miejscu, jest wszystko dobrze i za jakieś 40 minut, 30 może, powinienem być w miejscowości nad oceanem. Tylko musi podjechać autobus, bo to jest tylko 20 km. Patrzcie na to. Ale tu będzie kozacko. Jakieś krowy albo woły ciągną gościa. Nieźle. Stoję tu jak debil od 40 minut i jeszcze nic nie przejechało. Moi drodzy, dotarłem do hostelu. Yo. Ziomuś, słuchajcie, z poprzedniego hostelu. Hostel nazywa się Pachamama i go nie ma na Bookingu. Jest podobny na Hostel World. Kosztuje 10 dolarów za dorm. Nie najtaniej, były tańsze. To jest niby hostel imprezowy, ale ziomek mówił, że póki co nie ma, nie wiadomo jakiej imprezy dzisiaj ma nie być. Zobaczymy, co za oknem. O, słychać tylko było muzykę. Przebieram się szybko, słuchajcie, i idziemy na pierwsze jedzenie w tym kraju. No i siemano, witam serdecznie, słuchajcie, z miejscowości San Juan del Sur. Miejscowość typowo turystyczna, surfingowy spot dla turystów. Wygląda bardzo ładnie. Tam już jest woda, ale najpierw coś do jedzenia. Tutaj macie całą nazwę San Juan del Sur. Miejscowość liczy kilkanaście tysięcy mieszkańców. Jestem w szoku, jak wielu turystów jest tutaj w miejscowości San Juan. Idę na kurczaka, bo jestem turbo głodny. Pytałem też ludzi, powiedzieli mi, że takie lokalne jedzenie występuje, ale większość to takie fancy knajpki. Ładny dziewczyny dodatkowo, słuchajcie. Miejmy nadzieję, że autofokus się będzie psuł. Bardzo mała, kilkunastotysięczna mieścina. Przyjechałem tu najprawdopodobniej na jedną noc, ewentualnie dwie. Raczej tutaj nie ma za wiele do roboty, ale nie byłem pewny, czy uda mi się dzisiaj dojechać w inne miejsce, które planowałem. Tak więc jesteśmy tutaj, moi drodzy, San Juan del Sur. Małe, już zrobiłem, nie wiem, 300 metrów i już jest wyjście z miasta. Tak więc jestem pod wrażeniem. O, ładnie. Ładnie ten kadr wygląda. No i moi drodzy, poziomania. Będziemy jeść kurczaka na obiad. Byłem tak głodny, że nawet nie zrobiłem zdjęcia, nie nagrałem, tym bardziej leciała muzyka. Słuchajcie, będziemy trochę zwiedzać miejscowość San Juan.
trzeba przyznać, że wioska, ale taka wydawałoby się dość spoko. Bardzo dużo opcji jedzeniowych, takich bym powiedział pod turystów, mało lokalnych z tego co zauważyłem na chwilę obecną. Może wystarczy gdzieś tam obejść kilka uliczek i zobaczyć ciutkę dalej. Ciężko mi jest po 3 minutach pobytu stwierdzać, ale kurczę, podoba mi się tu. Pomimo, że jest dużo turystów, to i tak bardziej cieszy mnie, że tak powiem, ten ciepły klimat tutaj, jak ten zimny, który jeszcze dzisiaj był rano w miejscowości Monteverde, gdzie było turbo zimno, padał deszcz codziennie. A tutaj zupełnie inaczej, idziemy na plażę. Wow, słuchajcie, piękna plaża, patrzcie. Niemalże pusta, bym powiedział. Nie wiem, czy to tutaj są te surfingowe spoty. Póki co widać, tutaj nie ma za bardzo fal. Ale rano mogą być zupełnie inne. Kurczę, ale tu jest ładnie. Kto by powiedział, słuchajcie. Do tej pory jest takie, słuchajcie, przeczucie, takie jak, nie wiem, jakby to powiedzieć. Mówię znajomym gdzieś tam ludziom, że słuchajcie, jadę do Nikaragły. I oni do mnie, łooo, człowieku, Nikaragua, ty! I już słuchajcie, najgorsze wyobrażenia w głowie to jest, że tak powiem, rzeczą przykrą. Wiadomo, że wszędzie się dzieją rzeczy przykre, ale trzeba troszkę do pewnych rzeczy podchodzić chyba bardziej realistycznie, jak pesymistycznie na przykład. No bo mówię, naprawdę byłem w wielu miejscach, w których ludzie mówili polot, a tamto to. A tamto w ogóle. A tamto w ogóle cię tam, chłopie, na kawałki potną. Póki co na szczęście nic się nie stało. Każda przygoda kończy się niemalże bezawaryjnie, co mnie cieszy. Słuchajcie, no pierwszy dzień Nikaragua zachwyca. Nie ukrywam, że miałem troszkę w głowie takie myśli, że a co jeśli mnie nie wpuszczą, bo naprawdę słyszałem historię, jak nie powpuszczali ludzi ostatnio do samolotu. Bartek bez planu też to informował, tam jego znajomego nie wpuścili, chyba to z innych powodów, ale oprócz tego turystów, ponieważ były wybory na weekend, więc nie powpuszczali ludzi. I tutaj mówię, kilkoro osób z autobusu, który jechał o 4 rano, też nie powpuszczali, mojego ziomka wpuścili, tak więc jak macie wszystkie dokumenty, nie próbujecie czegoś hachmęcić, no to raczej powinno być wszystko w porządku. Nie powiedziałbym, że to będzie tak wyglądało. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Spodziewałem się, że to będzie taka może bardziej kiczowata mieścina, gdzie będzie 5 gringo i nic więcej. Nie zrobiłem żadnego researchu odnośnie tej miejscowości. Mówię, kilka osób mi po prostu poleciło, mówią, że tutaj jest taka mieścinka San Juan i tutaj coś tam się dzieje. Ale nie sądziłem, że aż tak. Kurczę, aż mam ochotę skoczyć do wody. Szkoda, że nie wziąłem ze sobą ręcznika. Kurczę, moi drodzy, przeszedłem sobie całą plażę z buta. Naprawdę pięknie to wygląda, czekam na zachód słońca. Miałem nadzieję, że będzie ładny, bo ten wczorajszy, który był w miejscowości Monteverde, naprawdę zrobił robotę. Jak ktoś nie widział wczorajszego odcinka, to zapraszam. Filmik się nazywa Przeżyłem trzęsienie ziemi. A, tak swoją drogą, wracając do właśnie tego tematu trzęsienia ziemi, to tutaj w miejscowości San Juan było dość mocno odczuwalne, bo jak tam u mnie było 3,5 w Kostaryce, tutaj było jakieś powiedzmy 4,8 o 5,8 tu przy wybrzeżu, tak więc tutaj raczej mocno się tutaj wszystko zatrzęsło, ale raczej na mieście nie widać jakichś tam szczególnie skutków, żeby cokolwiek było poburzone. A pamiętam, że jak było trzęsienie ziemi na wyspach Gili, jak byłem w roku 2018 z bazą, no to poburzyło fest budynki. Tutaj póki co chyba chill. Zobaczcie, to jeszcze ciekawy znak, który można zobaczyć w wielu miejscach na ziemi. Gdyby coś się działo, to tsunami uciekać tędy. No wiadomo, jesteśmy nad
oceanem. Jeszcze idziemy, słuchajcie, na punkt widokowy Jezusa, można powiedzieć, niemalże jak, słuchajcie, Rio de Janeiro. Pamiętajcie, najważniejsza rzecz. Nie bierzcie broń ze sobą. No i nie imprezujcie. Tutaj jest ten Jezus. Wiadomo, nie tak spektakularny. O, Nicaraguan. Dolara lokalni 2. A, w ogóle chyba wmazali. Dla lokalców. Wchodzimy. Pierwszy punkt widokowy. Patrzcie na to. Ła, Nicaragua. Kto by się spodziewał, co? Że tak to będzie wyglądało. Niebywałe. Pięknie, co? Wpadajcie tu, bo jest naprawdę pięknie. I z drugiej strony zatoka, no powiem wam, wygląda trochę jak Tajlandia. Nie powiecie, że nie. A to pomału już się robi pomarańczowe niebo. No i w jakieś 20 parę minut szybkim tempem docieramy na szczyt, słuchajcie, Jezusa. Powiem wam, że niesamowicie to wygląda. Ła, patrzcie na to. Patrzcie, jaki wariat, ty. Aż normalnie muszę wziąć telefon, żeby wam pokazać, jaki jest wielki. Skurczyły jak pół telefonu. Patrzcie na to, ty. Kto by się spodziewał, że tak pięknie zakończy ten dzisiejszy dzionek w San Juan, moi drodzy. No powiem wam, jeden z ładniejszych chyba zachodów. Patrzcie, jakie kolory. Pięknie mnie przywitała ta Nicaragua. Zobaczcie, jak to sobie fajnie ludzie w piłeczkę grają. A tak straszyli, słuchajcie, żeby nie wiadomo, jak niebezpiecznie w tej Nicaragui. A póki co same pozytywy. Jeszcze bym stracił telefon na koniec.